Czyli kamerujemy warszawskie Stare Miasto. A te kamienice, które tam widzicie, to wszystko PRL zbudował. A ten Zamek Królewski to też PRL zbudował. Więc Zamek Królewski został odbudowany przez Polskę Ludową. W imieniu Polski Ludowej domagam się dekomunizacji Zamku Królewskiego i jego rozbiórkę. Więc jesteśmy sobie na rynku i przeczytamy napis: Rynek Starego Miasta, pomnik kultury narodowej i walk rewolucyjnych ludu Warszawy, zwalony w gruzy przez faszystowskich okupantów w 1944 roku, rząd Polski Ludowej z ruin podźwignął i narodowi przywrócił w latach 1951-53. To PRL zbudował. A tutaj kolejna piękna tablica. Wszystkim tym, którzy swym sercem, talentem i pracą przyczynili się do odbudowy Starego i Nowego Miasta w 50. rocznicę zniszczenia Starówki w czasie Powstania Warszawskiego, bla bla bla. To PRL zbudował. Macie sobie tutaj Starówkę i mamy napis: postanowieniem Komitetu Dziedzictwa Światowego Warszawskie Stare Miasto Dobrem Kultury Światowej UNESCO, wrzesień 1980. To PRL zbudował. No więc tak wyglądała Warszawa. Mamy tutaj Eisenhowera, generał Eisenhower na rynku Starego Miasta. Zdjęcie wykonane 21 września 1945 roku. Więc tak wyglądało tutaj miasto zostawione przez właśnie hitlerowców. A tak wygląda Starówka odbudowana przez Polską Rzeczpospolitą Ludową. Chwała! Więc jesteśmy na rynku Starego Miasta w Warszawie. Rynek Starego Miasta odbudowany przez władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Odbudowany w czasach rządów Bolesława Bieruta. Cześć i chwała Bierutowi. Cześć i chwała Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Cześć i chwała warszawiakom i Polakom, robotnikom, a także robotnikom radzieckim, którzy przyjeżdżali do Warszawy po to, żeby pomóc nam odbudować to miasto. To, co zniszczył kapitalizm, to, co zniszczyła III Rzesza, to, co zniszczyli fajtłapy sanacyjni, to odbudowała Polska komunistyczna, to odbudowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Więc jesteśmy na Zamku Królewskim, na dziedzińcu tego zamku. Zamek Królewski odbudowany w czasach Polski Ludowej, obudowany w czasie tutaj rządów Edwarda Gierka. Więc śmiało można powiedzieć, że PiS powinien być konsekwentny, jeśli chce tutaj prowadzić dekomunizację, to niech konsekwentnie zdekomunizuje Zamek Królewski, wybudowany przez komuchów na rozkaz komucha, tutaj pierwszego sekretarza KCPZPR Edwarda Gierka. Więc jako Polak domagam się, bądźmy konsekwentni, zdekomunizujmy Zamek Królewski, wybudujmy tutaj mauzoleum Lecha Kaczyńskiego. Więc jest sobie tutaj tablica, nie będę tego wszystkiego czytał, bo szkoda czasu. Przejdziemy do lat. W latach 1971-1984 staraniem Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, ofiarnością społeczną, pracą bla 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 bla. Nie no, przede wszystkim tutaj, co oni tutaj pieprzą przede wszystkim, to odbudowę Zamku Królewskiego tutaj zlecił PZPR. Więc jesteśmy sobie na Nowym Świecie, ulica Freta 16, budynek kojarzony głównie z Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej, ale mamy tutaj tablicę. W tym domu w czasie Powstania Warszawskiego 26 sierpnia 1944 polegli w walce z hitlerowskim okupantem działacze KPP i PPR, członkowie Warszawskiego Sztabu Armii Ludowej, pułkownik Bolesław Kowalski i teraz uwaga, pułkownik Stanisław Nowicki, pseudonim Felix. Jeszcze kilku innych tutaj. Wieczna chwała bohaterskim bojownikom o narodowe i społeczne wyzwolenie ludu polskiego. Więc jesteśmy na rynku Nowego Miasta i oczywiście te wszystkie budynki to PRL odbudował, a tutaj jest klasztor i podobno w tym klasztorze zakonnice ślubują milczenie, więc to, co różni
ludzi od zwierząt, to umiejętność posługiwania się mową, umiejętność mówienia. No i tutaj właśnie zakonnice w momencie tutaj ślubu tracą tą umiejętność, zbliżają się znowu do poziomu zwierząt. Alleluja!